Hej, hej, cześć, siema Lewdowski, bardzo serdecznie. Jak zapewne widzicie, światło już nie pada stąd, tylko stąd. Ale to taka rzecz tutaj pewna sobie stoi i oświetla mnie, że tak powiem. Słuchajcie, wy pewnie ten materiał widzicie w sobotę. Ja ten materiał nagrywam we wtorek. Tak więc może wiecie, może nie, jeśli żyjecie pod kamieniem albo gdzieś w beczce przespaliście ostatnie tygodnie, albo przynajmniej ostatni tydzień, no to pamiętacie może taką akcję, że Microsoft przynajmniej planował podnieść ceny z Xbox Live Gold. I to miało pójść wszystkie. Ta miała pójść miesięczne, 6-miesięczne, 12-miesięczne i chyba też 3-miesięczne, jeśli się nie mylę, ale tego pewny nie jestem. I podniósł się cały raban odnośnie tego, że standardowo chyba tam na rok, czyli na te 12 miesięcy kosztuje $60. I po podwyżce powiedziano, że miało tam być $120. $60 przy liczeniu na nasze to jest około 250 zł, tak więc rocznie 250 zł po to, żeby móc grać ze znajomymi i po to, żeby mieć tam w ramach tego abonamentu Xbox Live Gold po prostu też jakieś darmowe gry. I jak mówiłem, to miała być podwyżka ponad 100%, czyli zamiast $60 mielibyśmy płacić z tych dolarów 120, czyli z tych zamiast 250, 500 zł. Tylko że nie. Tylko że to tak nie wygląda. Z tego względu, że w internecie naprawdę się mówi o tym, że tam miała wyjść podwyżka 100%. Nie, moi drodzy. Podwyżka miała wynosić ponad $20, a nie 60. Tak więc zamiast $60 za rok płacilibyśmy $80, a nie 120. Więc to jest drobna różnica, którą należy po prostu, myślę, że wziąć pod uwagę. Bo nie znalazłem jeszcze, że tak naprawdę nawet sam Microsoft się po prostu z tego wycofał i chyba nawet stwierdził, że odnośnie takiej podwyżki nawet oni sami nie chcieli wprowadzić, tylko zrobić tam chyba bodajże o 10 albo $20, a nie 60, więc okej. Z jednej strony jak najbardziej rozumiem to, że podwyżki cen i tak dalej, wszystko idzie w górę, ale żeby podnieść cenę o 100%, no to przepraszam bardzo, ale coś mi się tutaj nie zgadza. I nawet jak powiedziałem przed chwilą, sam Microsoft powiedział, że nawet nie planował takiej podwyżki o 100%. No, tylko miała ta podwyżka wynosić 10-20 dolarów. I tyle tak naprawdę, jeśli w przypadku tam mniejszych miało podnieść się o 5 albo o $10. Ale nie o 100%. Wiecie, za chyba tam bodajże za miesiąc płacimy jakieś 30 zł, a mielibyśmy płacić 40 zł. Nie? Tak więc uważajcie na fejki w internecie.